Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj mamy nowe tygodniowe evenciki, na których otrzymaliśmy nowe Mysterious artefakty, o których wspominałem ostatnio. I troszeczkę mnie bardziej zaskoczyły, miło mnie zaskoczyły, bo są fajnym dodatkiem, głównie dla właśnie wyższych kont, kto już ma kilka piątek, znaczy tak naprawdę jedna piątka V4 i Cloud Island. Głównie będziemy używać te artefakty na postacie, których używamy do zbustowania głównych postaci w domkach. O czym mówię? O tym, że na przykład zobaczcie, żeby zbustować w domku, jeżeli mamy V4, najmaksa ulepszoną postać, czyli E5 i V4 Impirant, czyli najwyższy Impirant, możemy dać ją jako w domku i dodatkową postać tu na dole, żeby podwyższyła jej statystyki, na przykład Glorię. Ale Gloria jako sama w siebie nie jest za dobrą postacią i jej nie musimy bardzo używać, dlatego warto na przykład ulepszyć tą Glorię i dać jej nowy artefakt, jeżeli go jakimś cudem zgarniecie, a go nie zgarniecie, to jest w ogóle kosmiczna no, fart, żeby to zdobyć. No nie da się, ale chcę opowiedzieć o tym. Także mamy taki artefakt, który zwiększa atak HP tej postaci, ale jeżeli walczymy tą postacią, to się obniża atak HP, czyli po prostu mamy statystyki wyższe, żeby ona była lepsza jako taka postać pomocna w domku, ale do grania, do walki będzie słabsza, czyli właśnie na taką Glorię, której nigdzie nie używam, to jest dobra sprawa. Oczywiście na pierwszej gwiazdce może to nie być takie idealne, ale atak HP dosyć wysoki. No i co, mam trzy takie skrzyneczki, otworzę, potem opiszę evenciki, no bo nie ma ich aż tak dużo. W ogóle zobaczcie, ile mam gemów, nie jestem z tego dumny i nie jestem z tego dumny też z twórców, że tak zrobili teraz, że jeden za drugim event pogania, że musimy użyć mnóstwo gemów. Bardzo mi się to nie podoba, aczkolwiek kto wie. W ogóle tutaj, żeby zdobyć te gwarantowane chesty, to jest tragedia. Ja mam trzy skrzynki, które można zdobyć jako free-to-play gracz, zaraz powiem jak, a resztę to się tylko można kupić. Możesz zdobyć trzy skrzynki, zobaczcie, jaka jest szansa w ogóle na artefakty z tej skrzynki. Mamy szansę na artefakty, większość z tego to jest nie warte nic, znaczy warte, no mało co warte, na pewno poniżej kosztów skrzynki, a na to mamy 0,2% szans, czyli na wylosowanie jakiejkolwiek tej flagi mamy 2%, bo ich jest 7. Losujemy. No, jest to jeden z najlepszych artefaktów, znaczy jest najlepszy, jeden z lepszych artefaktów, jaki mógłbym użytecznych wylosować, jednak na moim koncie już niepotrzebny. Damage Reduction jest świetnym artefaktem ogólnie do grania. Abyss Attack. No, to raczej nie jest nowy artefakt. I to też nie. Także to było takie średnie. Ale cóż, dobra. Teraz co tu się w ogóle wydarzyło? Przede wszystkim kończymy poprzednie evenciki. Mamy Sky Labyrinth. O, generalnie tutaj zawsze kupowałem wszystkie prawie. Znaczy kupujemy tyle, żeby zdobyć skrzynkę z postacią. Ale w tym sezonie no niech raczej nie starczy mi tych gemów, żeby to wykupić. Także nawet jak nie dostanę tej postaci pięciogwiazdkowej, to już przeboleję. W tym momencie mi aż tak ona nie jest potrzebna, dosyć łatwo jej można zdobywać. Także Sky Labyrinth nie dostanie moich gemów, ale wam zalecam, żeby sobie właśnie łatwiej mieć potem postać na jakieś ulepszenie. Sky Labyrinth, ja tutaj takie cały czas używam Asmodela, większość uważa Queen za najlepszą, no bo ona jest najlepsza, tylko że dużo energii potrzebuje jako free to play gracz, wydaje mi się częściej użyć Asmodela lepszą opcją. Asmodel, jeżeli użyjecie prawidłowy róg, tą energię, to po prostu od góry do dołu uderza wszystkie te pola, czyli najlepiej właśnie tam, gdzie jest jeszcze nieodkryte, znaczy jedno odkrywamy i resztę klikamy tą energię, a jako Asmodel prawidłowy róg i tyle, reszta to jest to samo wszystko. Także to po prostu otwieramy, zdobywamy nagrodę Sky Mall, to taki sklepik, za który jeżeli mamy złoto, kupujemy wszystko, ponieważ no jest to waluta ciężej do zdobycia niż złoto. Jeżeli naprawdę nie macie złota, no to musicie nie kupić, no po prostu. Z tego wszystko jest dobre, jeżeli jesteście wysokolevelowymi graczami, na początku gry nawet z tego nie możecie skorzystać, ale później skorzystacie. Jeżeli chcecie odblokować lepsze nagrody, trzeba to kupić, nie polecam. Za gemy, jeżeli macie mnóstwo gemów, możecie wszystko kupić, ja nie mam gemów i najbardziej polecam kupić to, Master Toolbox. To jest na ten moment takie ciężkie do zdobycia surowiec, który jest potrzebny na ulepszenie powyżej 30 poziomu budynków w Cloud Island, co też nie jest łatwe i na późniejszą grę. Ale na ten moment bardzo ciężko te Master Toolboxy zdobyć,
Także to jest warte kupienia. Ja kupiłem też za 2000 te Glorious Treasure Chest, które właśnie otwieraliśmy, czyli 2000 za jedno otwarcie. Nie wydaje mi się to dobrą opcją. Niby mamy minimalną szansę na nowy artefakt, także może i to warto zaryzykować te 6000 gemów. No warto po prostu zaryzykować. Jeżeli ktoś tam spojrzy na wartość tych wszystkich artefaktów, to jest to poniżej na pewno 6000 gemów. Znaczy zależy co trafimy, tak? Ale no cóż, zaryzykować można. Taki troszeczkę hazard mini. Także tutaj warto wszystko kupić. No jeżeli nie macie mnóstwo gemów, no to po prostu to bym odpuścił. Aczkolwiek wszystko jest dobrą opcją. W ogóle jak ktoś odblokuje tu ten mocniejszy poziom, to ma naprawdę fajne nagrody do kupienia, ale to odblokowanie to jest te 300 zł, to jest w ogóle cena jakaś kosmiczna. Tu jest za VIP pointy, czym więcej zużyjemy, kupimy coś za prawdziwą walutę, dostaniemy te nagrody. Chest, Mysterious Chest, tradycyjnie 500 gemów na 5 Heroic Scroll, jest to najlepsza cena jaka może być w grze, warto kupić. 1500 za 4 orby, to też jest świetna cena. Jeżeli macie dużo orbów, widzicie, że nie potrzebujecie na tym etapie gry, nie musicie tego kupować, ja to kupuję, bo to jest dobra cena. Dalej skinów bym nie kupował, Elite Sharda bym nie kupował. Znaczy to jest dobre, jak macie mnóstwo gemów, bo tu jest jeszcze Chaos Stone, tu są jeszcze te Magic Dusty, ale to są takie dla graczy, którzy mają dużo gemów raczej. Albo początkowymi graczami są, żeby im to pomogło. I ostatnia skrzynka za 8000 jest to dobra skrzynka. Mamy do wyboru postać, Light Dark postaci, EOS, jest tu nawet Guildcoiny do ulepszenia Guildtechu i trochę groli reliktów. Swego czasu skrzynka taka za 8000 była naprawdę czymś, co zawsze się kupowało. Teraz nawet jakbym miał gemy, to odradzam. Po prostu jest mnóstwo opcji na zdobycie postaci, chyba że potrzebujecie specyficzną postać i wam to pomoże, śmiało kupujcie, to jest dobra skrzynka, ale w tym momencie jak dają tyle mnóstwo eventów świetnych, gdzie trzeba mieć mnóstwo gemów, raczej bym 8000 zachował na coś innego. Wizarding Fountain Event olewamy. Nie ma specjalnych nagród, Heartwatcher jest świetną postacią, która pomaga zwiększyć obrażenie na bossach, ale bez przesady, przeżyjecie bez niej. Także to tyle z takiej głównej funkcjonalności. W ten evencik już pokazałem, z nowości chyba wszystko było, te artefakty, a jeszcze mogę wejść na drugie konto. Tutaj też sobie otworzymy, bo też kupiłem te artefakty, otwieramy, zobaczymy, o, ten sam co tam trafiłem. I ostatnia szansa, lipa, holy damage, HP, także. Nieciekawie, ale warto było zaryzykować, jakbym trafił to by było ciekawie, zawsze to spokojniejszy, luźniejszy artefakt też na inne postacie i chyba głównie z takich informacji na ten tydzień, no cóż, gorąco zachęcam, jeżeli macie kilka piątek do naszej drużyny, do naszej gildii, Kosior Team, tu jest ID, zachęcam Polaków. Dobra, tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.